Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt Komisji Ochrony Środowiska. Bardzo proszę pana przewodniczącego o zreferowanie projektu. Sprawie listy reagingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie modernizacji obrótku biurowych oraz tworzenia dzieleńców i spełnów planów architektury. Paragraf pierwszy. Ustala się listę reagingową zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie modernizacji obrótków biodonowskich oraz tworzenia zieleńców i skwerów wraz z nową architekturą. Punkt pierwszy. Bieżące utrzymanie obrótków biodonowskich, zieleńców i skwerów. Punkt drugi. Zadania wprowadzone do wieloletniego planu finansowego uchwałą nr 12 przez 213 przez 2011 Rady Dzielnicy 12 z dnia 8 listopada 2011. Punkt trzeci. Rozbudowa Parku Aleksandry, doposażenie. Punkt czwarty. Doposażenie i budowa ogródków biodonowskich na terenie dzielnicy 12. Punkt piąty. Doposażenie szkół, przedszkoli i żłobków w sprzęt ogrodowy. Punkt szósty. Doposażenie dzielnicy w ławki i kosze. Siedem. Dosadzenie na terenie dzielnicy drzew i krzewów. 8. Bieżące utrzymanie dzieleńca przy ulicy Kurczawa. Paragraf drugi. Uchwała komisji sejmowej. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Komisja przepracowała, tak. Rozumiem. Tu pani radna się zgłasza. Bardzo proszę. Również w ramach tego jest sprawa obrótku biodonowskiego do Popiełuszki. Popiełuszki, tak? Bo, tak, jak tak, 60 tysięcy to jest tak. W ramach wieloletniego planu finansowego, to jest ta uchwała z dnia 8 listopada 2011. Tam zaczynamy na to 60 tysięcy. Natomiast tutaj jest taka sytuacja, że część tych funduszy prawdopodobnie zabrana w tym roku. Chciałabym, żeby to była rzeczywiście taka dżentelmeńska umowa, bo bardzo mi leży na sercu, żeby ten ogródek biodonowski został wybudowany, a ponieważ jest na etapie fazy projektowej, więc fizycznie i tak nikt nie wejdzie, tym bardziej, że tam są różne takie dodatkowe atrakcje w postaci sprzeciwu, wiadomo, to jest teren należący do dawniej należący do dworu, więc konserwator, a tam specjalne latarnie, a co, że tam coś tam to jest jak zwykle, zanim ten cały węzeł zostanie przyjęty, to nabrało realnego kształtu, żeby te pieniądze nie uciekły, krótko mówiąc, to część z nich będzie w tym roku przeznaczona na inne ogródki, to znaczy cel ogólnie ten sam, ale nie konkretnie na ten trzy popiążki. Natomiast bardzo bym chciała, żebyśmy w przyszłym roku wrócili do tego, żeby, no, żeby po prostu były możliwe, żeby była możliwość, żeby z tym ruszyć, żeby ja już to. Ja w swojej naiwności myślałam, że to w tym roku na 2013 Bieżanowa już, mówiąc kolokwialnie, tak nachapaliśmy się, że się uszami wylewało, to ten ogródek biodanowski będzie zbudowany, no ale teraz... No ja ostatnio będziecie widzieli. Dziękuję pani radnej Eli Matykiewicz za zabranie głosu. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby? Bardzo proszę. Chciałem przewodniczącego, czy tu jest ujęty ogródek, o którym była mowa w parlamencie, w Willi Benedykcie? No jest, to są wszystkie ujęte. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby tutaj zabrać głos? Nie widzę. W takim razie poddaję projekt Komisji Ochrony Środowiska pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu? Stwierdzam, że projekt Komisji Ochrony Środowiska został przyjęty przez Radę jednogłośnie.